Witam, mili Państwo. W mojej książce nie będę wspominała o pianistce Keiko Nishidze, którą dwukrotnie zaprosiliśmy z fundacji do Polski, do Radia Gdańsk z muzyką polską. Japonka grała muzykę polską, współczesną, także były to wspaniałe koncerty, no o tym nie będzie. Nie będzie o wielu, wielu wspaniałych ludziach, z którymi współpracowałam w fundacji i z którymi grałam, muzyków. Po prostu książka musiałaby mieć ogromne rozmiary, ale obiecuję, że napiszę drugą książkę o Was. Pozdrawiam serdecznie. Justyna Filip, pianistka.